na terenie gminy Dobczyce w ostatnich 3 latach były realizowane inwestycje z udziałem pieniędzy unijnych na poziomie 150 milionów złotych. Obwodnica jest tym wyzwaniem i taką realizacją, gdzie będziemy mogli bardzo mocno ułatwić życie mieszkańcom tegoż miasteczka, bo skraca dojazd do Krakowa o ponad 2 km, ale przede wszystkim wyprowadza ruch ciężki z miasteczka, z tej części miasteczka też zabytkowej, i to jest największe oczekiwanie mieszkańców, które było wciąż artykułowane. Druga kwestia to jest piękne skomunikowanie strefy przemysłowej z Krakowem i Polskę. Obwodnica wkomponowuje się w alternatywną drogę do Zakopanego. Generalnie inwestycja otrzymała 85% dofinansowania, 15% to były te środki samorządów, połączone środki samorządów, i to jest największa inwestycja, która została zrealizowana w 700-letniej tradycji miejskości Dobczyc. Z satysfakcją chcę powiedzieć, że wszystkie zadania, które zgłosiliśmy, a z różnych dziedzin to były, bo i od dziedziny dziedzictwa narodowego, jak mury miejskie, a kończąc na zadaniach tego typu, jak regionalne centrum, koło którego stoimy, wszystkie otrzymały dofinansowanie. Całkowity koszt obwodnicy Dobczyc to jest kwota około 56,5 miliona złotych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te społeczności lokalne związać tak sentymentalnie z daną inwestycją. Po prostu wtedy w lepszych warunkach się pracuje, wszyscy są zainteresowani, żeby się udało. Społeczność lokalna żyje tymi inwestycjami. No super, super, super. No. Nikt się nie spodziewał, że takie coś tu powstanie. Bo kto zna tutaj, wcześniej mieszkał, to wie jak było i jak teraz, jak się Dobczyce zmieniają. Dużo inwestycji, dużo funduszy unijnych, o które trzeba się umieć postarać. Otwarcie obwodnicy w gminie Dobczyce jest jednym z najpiękniejszych przykładów, jak dzięki współpracy województwa, gminy, powiatu, a także społeczności lokalnej można realizować projekty przy pomocy funduszy europejskich. Ta nowa perspektywa europejska, nowa perspektywa finansowa bardzo stawia na współpracę w ramach gmin i powiatów. I myślę, że jest to kolejna wskazówka dotycząca tego, w jaki sposób powinniśmy współpracować, żeby pozyskiwać te pieniądze i w jaki sposób powinniśmy jak najlepiej pracować na rzecz naszych środowisk lokalnych. Współpraca, myślę, to jest słowo klucz. Przy okazji takich inwestycji jak ten most za nami, bardzo często musimy odpowiadać na pytania, czy to ingeruje w środowisko, na ile ingeruje w środowisko. Linia brzegowa została zmodyfikowana w niewielkim stopniu. Tutaj nie ma żadnych wielkich głazów, tutaj nie ma żadnego betonu. Nic z tych rzeczy. Poza tym cała estakada została wybudowana w sposób bardzo nieinwazyjny. W zasadzie można z mostu sięgnąć ręką do najbliższych drzew. Byliśmy na otwarciu tej inwestycji. Będzie mieć dużo krócej teraz wozić syna do gimnazjum, bo tańczy w zespole pieśni i tańca. Wojtuś, chodź tutaj. To jest nasza przyszła gwiazda zespołu pieśni i tańca. Podoba, bardzo. Tak, będziemy mieć, długo czekaliśmy, żeby nam to otworzyli, bo prawie co trzeci dzień przejeżdżamy na zajęcia, więc musieliśmy zrobić koła. A średnio rocznie notowaliśmy na terenie gminy Dobczyce przejazdu przez centrum ponad 70-80 zdarzeń drogowych, często z ofiarami w ludziach. Piesi, którzy giną, to wszystkim dzieci i osoby starsze. Ja mam nadzieję, że dzieci chodzące do szkół podstawowych, średnich będą mogły bezpiecznie przemieszczać się już wzdłuż tej drogi wojewódzkiej. Nie będą narażone na bezpośredni kontakt z pojazdami, idąc krajem drogi. I to też jest podstawowy wymiar bezpieczeństwa, o którym często zapominamy. Będę dojeżdżać tym mostem, także dla mnie to jest rzeczywiście plus. Myślę, że się zmniejszy natężenie ruchu i mieszkańcy będą bezpieczniejsi w centrum miasta. To już jest 5. rok wdrażania funduszy europejskich, a więc jesteśmy w drugiej połówce i wiele efektów tych naszych działań jest widocznych, choćby dzisiejsze inwestycje, ale myślę, że takich przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Dzisiaj głównie, czym się zajmujemy w Urzędzie Marszałkowskim, to już nie jest kontraktowanie, jak było w pierwszym okresie czasu, ale właśnie kończenie powoli tych inwestycji. Małopolska ma około 90% środków zakontraktowanych.
ponad 3 miliardy złotych już jest wypłaconych do beneficjentów, to pokazuje po prostu skalę naszego zaangażowania.